absolutną świadomość, że dzieje się historia, że już niedługo te korytarze wypełnią młodzi ludzie, którzy będą się denerwować przed swoimi kolejnymi egzaminami. W tych budynkach będą kształceni przyszli lekarze, którzy będą ratować życie Opolan i pewnie wielu ludzi na całym świecie. Dlatego to, co się tutaj dzieje, to wielka sprawa nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich, których ci ludzie będą leczyć i którym będą ratować życie. W Opolu bardzo często słyszałem, ale kuluarowo, że to się nie powiedzie. To znaczy nikt nie był na tyle odważny, żeby to powiedzieć publicznie. Politycy czy urzędnicy w Warszawie mogli mówić to otwarcie. Natomiast przełamaliśmy, myślę, tą niewiarę tutaj w regionie, no bo dzieje się ta historia, ta budowa jest takim pomnikiem dla tych wszystkich, którzy przyłożyli do tego swoje ręki, dla uniwersytetu. Trochę niezręcznie się czuję, mówiąc o tym sam tutaj, dlatego że za tym projektem stoją dziesiątki ludzi. Przede wszystkim władze Uniwersytetu Opolskiego, pani rektor Wiesława Piątkowska-Stepania, która nas bardzo mocno inspirowała. Chwała tym, którzy od samego początku uwierzyli, że nam się to uda. Dziesiątki ludzi, którzy pracowali dla nas i tu w regionie, i w Warszawie, zyskaliśmy wielu sojuszników i przyjaciół. Dlatego dzisiaj raczej z pewną nieśmiałością o tym mówię sam, bo tutaj za mną, wokół mnie powinno być dziesiątki ludzi, którzy po prostu wierzyli, że stać nas na więcej. Nas jako region, nas jako uniwersytet.